Siema, witam na nowym odcinku na kanale. Na tym odcinku będzie o spadkach cen, które mają miejsce. W sensie to nie są takie spadki mocne, za chwilę powiem zresztą. Na samym początku, Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów. Można se snajpić floaty, jeżeli macie tak, tylko i wyłącznie taką ochotę. Code Zone w opisie jest link. I co jeszcze mogę dodać do tego? No i naklejki jeszcze, nie? W ogóle jest dużo craftów chyba całkiem na stronie. Jakoś tak się zrobiło, że trochę tych craftów leży. Przynajmniej tak jak ja ostatnio patrzyłem, to jakieś były. A nie, nie tak. Daj, tylko tak. Także można sobie poprzeglądać za poszukiwaniem naklejek. Myślę, że coś się powinno trafić sensowniejszego. No nic, lecimy do materiału. A więc, ja pokażę to na takim przykładzie. Że nie wiem, gdzie by to pokazać. Wykresy wyglądają w taki sposób, że mieliśmy takie oceny 20 sierpnia i tak dalej. I ja, dobra, najpierw słownie. Zrobiliśmy coś takiego. Ze złoty 70 itemy na przykład urosły do 2,30, aktualnie są za 2,15. Czy to dużo? W sensie, no nie. Czy da się to dalej tak sprzedawać, żeby się opłacało? No tak. I jakby to jest to. Nie dostaliśmy żadnych takich masakrycznych spadków na zasadzie o, jesteśmy w dupie i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w sytuacji, w której jest taniej, niżeli było przed chwilą. Dla mnie to jest przez Steam Decki. Znaczy, tego typu rzeczy to nie, jak teraz pokazuję. Po prostu pokazuję, że jakby rzeczy nawet, które miały mocne piki i tak dalej, spadały. No tutaj ogólnie, ja powiem tak, że to jest bardzo ciężkie do zauważenia na jednym jakimś przedmiocie. To wygląda plus minus tak. To jest najbardziej oddający te realia przedmiot. Co to zmienia? To zmienia to, że wcześniejsze normalne ceny dla przedmiotów, jeżeli coś wystawialiście przed chwilą, dzisiaj będą cenami z górnych przedziałów wahań. To jest to. A górne przedziały wahań się po prostu pozmieniały. To tak nazwę. Odpływ idzie nawet na jakichś takich skrzynkach, to jest 5% na przykład odpływu, co jest no, dosyć dużą ilością. Także to ogólnie jest tak zrobione. Dalej, no to tutaj ja powiem w ten sposób. Gdybym dzisiaj miał te przedmioty i miałbym je wystawiać i tak dalej, powiedziałbym, że dalej to, co się opłacało wcześniej kupować, dalej się opłaca sprzedawać aktualnie. Dlatego nie jestem jeszcze nastawiony na to, aby zaczynać już nakupowanie przedmiotów i no, rozumiecie. Też nie mam zamiaru kupować itemów na zaś. Na zasadzie, że dzisiaj już spadły, więc teraz można już zacząć kupować i jakieś uśrednianie, bo to jest też, powiedziałbym, że dosyć przesadzone. To, co ja zrobiłem przez ten cały okres, od 20 sierpnia, kiedy ceny spadły, poczekałem kilka dni i w momencie, kiedy one tylko zaczęły rosnąć, to zacząłem to wszystko wyprzedawać, jak leciało. Po prostu 20 sierpnia robiłem zakupy, po tym jak zaczynało to rosnąć. Od samego początku, kiedy tylko zobaczyłem pierwsze rzeczy, które się opłaca sprzedawać, zacząłem wywalać wszystko, jak leci z ekwipunku. Udało się nasprzedawać. Potem udało się za te pieniądze nawet kupić kilka Steam Decków. No, zamieniłem sobie je na pieniądze. Zamieniłem pieniądze na krypto, tak powiem. No i co? W sumie więcej. Można powiedzieć z tego. Taki normalny proces ze Steam Deckami, nie? Nie było ich jakoś mega, mega dużo, ale się udało. No i teraz jakby zrobiłem taki powrót, można by było powiedzieć, do skinów, nie? Że te krypto zostało przemielone. Gdzie zostało to wrzucone? Zostało to wrzucone w plus minus takie skiny. Jakby, to są droższe skiny. Droższe skiny, ponieważ one nie po prostu, one mają to do siebie, że one są jakby lepszymi przekaźnikami pieniędzy. W sensie łatwiej trzymają wartość, o tak to nazwę. No może dużo ludzi też robi to samo co ja, czyli po prostu w momencie, kiedy się wyprzedają z tanich itemów, to kupują droższe, ponieważ są one stabilniejsze. I ja w ten sposób to ograłem. No te itemy, wiadomo co się z nimi stanie, chyba nie muszę tego tłumaczyć, jakby po co są te itemy, to myślę, że jest kurwa jasne i że małpa się ucieszy, że będzie miała troszeczkę więcej na stronie. Także to ogólnie też jest w ten sposób robione. No ale dzisiaj na pewno nie będę się zabijał za to, żeby
na Hama kupować itemy, które pospadały. Raczej jestem jeszcze na jeszcze w sprzedaniu i akumulacji. To jest to, co jakby jeszcze będę robił. No i co? Powiem tak, że gdybym miał powiedzieć, ile ten cykl przyniósł, no to nie wiem, czy powinienem podawać kwotę, bo to nie ten. Od 20 sierpnia myślę, że na spokojnie udało się ponad, no pewnie z 40% zrobić. Nawet na tych gównoruchach, które tu się wykonuje na skinach po 2 złote i tak dalej. To nawet z 40% się udało zrobić na kwocie, no, mocno pięciocyfrowej, tak to nazwę. Więc tu się akurat z tego powodu dosyć cieszę, bo to rzeczywiście jakby zadziałało wszystko. Powiem tak, że na każdym w ogóle etapie, na każdym etapie obrotu pieniędzmi udało się zrobić marżę. To jest niesamowite dla mnie, więc jakby ja się cieszę. No i teraz możecie sami opisać, jak wy się wobec tego ustanawiacie, jak wy uważacie, czy macie itemy do sprzedawania i tak dalej, czy macie ochotę je pchać. To na tyle. Jo.